Usiądźmy. Tak brzmią ostatnie słowa apostoła Pawła. Świadkiem wiary, wspaniałym Bożym mężem, człowiekiem, którego życie zostało przemienione w wyniku spotkania się z Jezusem. Mówiliśmy o tym, a dzisiaj pastor poprosił mnie o kontynuowanie tego rozważania. Mówiliśmy o tym, że spotkanie człowieka z Chrystusem zmienia go na całe życie. I dzisiaj, kochani, chciałbym, abyśmy, patrząc na życie Pawła, zadali sobie kolejne pytania, które mam nadzieję to nasze życie również skonfrontują z Bożym Słowem. Chciałbym, abyśmy zadali sobie dzisiaj pytanie, jakie owoce powinno wydawać życie człowieka, który spotkał Chrystusa. Mój sąsiad niedawno przycinał drzewka w ogrodzie i żywopłoty. Luty to jest ten miesiąc, w którym jeśli ktoś dba i chce spodziewać się wiosną dobrego plonu, to przygotowuje drzewa owocowe, przygotowuje krzewy, przycina się drzewka wtedy, jeszcze zanim rozpocznie się intensywna wegetacja. Ona się właśnie rozpoczyna, idzie wiosna, jest ciepło. W naszej Różnowskiej Dolinie słychać już żurawie i nawet nasz kot, chociaż nie powinien, to zgubił się na jakiś czas. Bo życie tętni. I każdy ogrodnik, rolnik oczekuje plonu. Kształtuje swoją rolę, przygotowuje, pielęgnuje, by we właściwym czasie zebrać plon. Apostoł Paweł bardzo często, podobnie zresztą wcześniej jak Chrystus i apostołowie, używał tego obrazu, mówiąc, że Bóg powołuje sobie człowieka i szuka w nim owocu. I mówi też, że jeśli człowiek jest jak nieużyteczna roślina, bezowocna, bez plonu, to w dniu sądu zostanie wrzucona do pieca i spalona. I w dniu sądu przyjdzie czas, gdy aniołowie będą oddzielać ziarno od plewy, pszenicę od konkolu. Przyjdzie czas zapłaty, przyjdzie czas konfrontacji, przyjdzie czas sprawdzania. Apostoł Paweł, stojąc u progu śmierci, będę za chwilkę ten temat rozwinę, wiedział, że za chwilę będzie złożony w ofierze, jak on to mówi, będzie po prostu zabity. Rzym, czasy okrutnego Nerona. On mówi, ja jestem gotów, bojowałem całe życie dobry w bój, zachowałem wiarę, dokonałem biegu. I w tym ostatnim liście, nazywanym często przez teologów testamentem Pawła, daje Tymoteuszowi, który był jego umiłowanym uczniem, przyjacielem. Apostoł Paweł znał go od wielu, wielu lat. Tymoteusz podróżował z Pawłem prawdopodobnie, gdy miał już lat 15 i 16. Tutaj ma około lat 30-32. On do niego mówi, musisz mieć na pieczy kościół, bo za chwilę przyjdą ludzie, którzy będą chcieli zamienić kościół nie w to, czym kościół powinien być. W miejsce, w którym nie głosi się słowa, ale opowiada się bajki. W miejsce, w którym ludzie będą zajmowali się wszystkim, tylko nie tym, co jest istotne, nie Bożym Słowem, a tylko Boże Słowo może ludzi zmienić, bo tylko ono konfrontuje. Bardzo szybko przyjdzie czas, pisze Paweł do Tymoteusza, gdy ludzie będą chcieli słuchać tego, co jest fajne, miłe i przyjemne. A ty musisz karcić, gromić, napominać i być jak strażnik, który pilnuje ładu i porządku w kościele. Apostoł Paweł, człowiek nieba i człowiek ziemi. Z jednej strony kilkukrotnie w czasie jego ziemskiego życia objawia mu się Chrystus. Najpierw pierwszy raz na drodze do Damaszku. Później, przed pójściem do Jerozolimy, Chrystus w widzeniu mówi mu, staniesz przed cesarzem. Apostoł Paweł o tym wie. Jeszcze wcześniej mu mówi, pójdziesz do Jerozolimy, będziesz głosił. Przychodzi prorok Agabus i mówi, nie możesz tam iść, bo będziesz związany, Żydzi cię pojmą, strącą cię do więzienia. Przychodzą uczniowie i z płaczem mówią, Pawle, nie idź tam. Bóg cię przed tym ostrzega, apostoł Paweł mówi, dlaczego miałbym tam nie iść? Ja jestem gotów nie tylko dać się związać dla Chrystusa, ale jestem gotów umrzeć. Nie ma w nim lęku. Pierwsza rzecz,
i pierwszy owoc człowieka, który ufa Bogu. On wie, dokąd idzie. Czasami nam się wydaje, że jeśli coś jest Bożą wolą, to znaczy automatycznie, że wszystkie drzwi się będą otwierać, że będzie ładnie i pięknie. Nie wynika to z życiorysu Pawła. Gdyby napisał nam swoje curriculum vitae, ubiegając się o pracę, to znaleźlibyśmy tam wiele dramatycznych wydarzeń. Gdybyśmy popatrzyli na niego, na pewno nie chodził w garniturze, tak jak ja dzisiaj. A wtedy nie noszono garniturów, ale ubierał się godnie, nie chodził w łachmanach. Natomiast jego wygląd zewnętrzny z pewnością nie czynił z niego playboya. Był człowiekiem kilkukrotnie biczowanym, był człowiekiem bitym, był człowiekiem, który musiał się ratować przed śmiercią. Historycy mówią, że prawdopodobnie jego zęby nie były zębami celebrytów z telewizji. Po prostu prawdopodobnie były zniszczone i powybijane. Miał wiele blizn na sobie. Taki był apostoł narodów. Wielki, wspaniały, święty, odważny człowiek. Człowiek nieba, bo spotykał się z Chrystusem, a jednocześnie człowiek ziemi, który w ostatnim testamencie z jednej strony mówi: przyjdą zwodziciela, a ty bądź czujna, a z drugiej strony mówi: jeszcze płaszcz przynieś mi i pisma, zwłaszcza pergaminy. Chrześcijanin, który spotkał Chrystusa, to nie jedynie mistyk, w tym złym znaczeniu charyzmatyk, który buja w obłokach. To człowiek, który twardo stąpa po ziemi. Miarą chrześcijaństwa Pawła jest zdrowy rozsądek, Boży rozsądek. Jest to, o czym sam mówił. Nie pozbycie się umysłu, ale przemieniony przez Boga umysł. Paweł wiernie trzymał się słowa. To jest druga cecha człowieka, który polega na Bogu. On zawsze trzymał się słowa. Nie traktował słowa jako pretekstu do czegoś, ale trzymał się słowa. Kiedy rozmawiał z tymi, dla których słowo coś znaczyło, czytamy, że na podstawie pism udowadniał, że Jezus jest Chrystusem. Tydzień temu czytałem jego wspaniałe wystąpienie przed królem Agryppą. Pamiętacie, o co zapytał Agryppę? Królu, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. I Agryppa, niezwykle zakłopotany tym pytaniem. Dlaczego? Bo z jednej strony na sali byli Żydzi, którzy oskarżali Pawła i domagali się kary śmierci dla niego, a z drugiej strony byli Rzymianie, ludzie, dla których religia żydowska była zbiorem baśni, niezrozumiałych wewnętrznych kłótni i sporów, i żaden normalny człowiek nie mógł dawać wiary tym bajkom żydowskiej religii. I nagle w obecności rzymskich dostojników apostoł Paweł mówi do żydowskiego króla, do Agryppy: czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. On nie może powiedzieć: nie wierzę, bo narazi się Żydom, a na ich poparciu mu zależało. Nie może też powiedzieć: wierzę, bo narazi się Rzymianom. Więc co odpowiada? Odpowiada pytaniem na pytanie. Niedługo sprawisz, że ja się nawrócę. Tak gwoli ścisłości tam jest napisane: czy uważasz, Pawle, że po tym twoim wystąpieniu ja od razu zostanę chrześcijaninem? Apostoł Paweł mówi: dałby Bóg, żeby nie tylko ty, ale wszyscy, którzy dzisiaj tutaj mnie słuchają, wybrali tę drogę, drogę Chrystusa, pomijając te więzy, bo stał przed nimi jako więzień. Trzecia cecha człowieka, który spotkał Chrystusa, dojmująca cecha, którą widać, która jest prawdziwym znamieniem tego, że Duch Święty cię zapieczętował, to jest to, że pragniesz, tęsknisz, żeby ludzie wokół ciebie się nawracali. To była siła napędowa całego życia Pawła. Oczywiście to było też jego szczególne powołanie i dar. On był tym, który został na to powołany, Chrystus mu powiedział: pójdziesz do Żydów, a później zaniesiesz moje słowo do pogan. Gdy będziemy czytać końcówkę Dziejów Apostolskich, zobaczymy, gdy powie te słowa do Żydów, którzy w Rzymie przyszli go słuchać, gdy on im mówi o tym, że wieść o Bogu ma być zaniesiona do pogan, oni wychodzą wzburzeni. To jest dla nich nie do pomyślenia. Głosi to na podstawie słowa. To jest apostoł Paweł. Jedną ze wspaniałych cech, które widzę w tym człowieku, jest to, że z szacunkiem odnosi się także do niewierzących ludzi.
Wiecie, nigdy nie spotkałem modlitwy apostoła Pawła, żeby się modlił: Boże, ja w imieniu Jezusa modlę się przeciwko religii rzymskiej. Nigdy nie gromił Zeusa ani ducha takiej czy innej religii. Nie spotkałem nigdy takiej modlitwy. Jeśli gromił, to czasami chorobę. Gromił czasami czarnoksiężnika, raczej ducha, który w nim działał. On głosił Chrystusa, stając przed Agryppą, który żył w jawnym grzechu, nie wyzywa go od grzeszników, ale mówi: królu Agryppo, czy wierzysz prorokom? Cieszy się szacunkiem Rzymian, będziemy za chwilkę też o tym mówić. Mogliby go traktować bardzo surowo, ale widzą w nim wykształconego, mądrego, wiarygodnego człowieka, który z jednej strony jest bezwzględny i bardzo surowy, jeśli chodzi o Kościół, i tam nie ma litości. I bezwzględnie karci, gromi i mówi nawet w swoich listach: karć ich publicznie, aby ozdrowieli wierze, aby się bali. Publicznie zwracaj ludziom uwagę, żeby inni wiedzieli, że tak się nie godzi. A z drugiej strony przemawia łagodnie do Greków na Areopagu i mówi: o szlachetni i pobożni mężowie, przychadzając się tutaj, zauważyłem, że jesteście nader pobożni, bo macie ołtarz nieznanemu Bogu. Mimo że wcześniej, mówi Łukasz, wzdraga się w sercu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Boża mądrość. Duch Święty, który w sposób autentyczny, mądry działa w tym człowieku. Człowiek, który służy Chrystusowi, to nie jest człowiek lęków i fobii. Człowiek, który służy Chrystusowi, żyje spokojnie, bo wie, komu zaufał i wie, że jest tylko narzędziem. Kiedy, pozwólcie na pewną dygresję, wczoraj z Jolą na ten temat dyskutowaliśmy, kiedy Bóg podczas wędrówki Izraela po pustyni wezwał Mojżesza drugi raz, aby woda wytrysnęła ze skały i powiedział: przemów do skały, a wypłynie woda. Mojżesz zamiast do skały przemówił do ludu i powiedział: co, myślicie, że my z Aaronem nie możemy dać wam wody? I wtedy rzeczywiście uderzył w skałę, chociaż Bóg mówi: nie uderz, tylko przemów. Woda wypłynęła, ale Bóg powiedział do Mojżesza: ponieważ nie oddałeś mi chwały na oczach tego ludu, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Nawet Mojżeszowi się pomyliło i był przekonany, że to on jako Boże narzędzie może sprawić, że woda wypłynie ze skały. A Bóg w niesamowicie dla nas niezrozumiały sposób kogoś takiego jak Mojżesz w tak surowy sposób skarcił. Słuchajcie, Bóg jest święty. Bóg nie jest dziadkiem z brodą, z którym można się spoufalać. Bóg jest święty. Żyjmy w bojaźni przed Nim. Uczmy bojaźni przed Bogiem nasze dzieci. Uczmy ludzi, którzy tu przychodzą, a którzy Boga nie znają, że zgromadzenie, że Kościół jest świętym miejscem, bo Bóg tu przychodzi i stajemy przed Nim w drżeniu i w bojaźni. Nie chodzi mi o jakąś religijną, sztuczną formę, ale chodzi o nastawienie serca, które Duch Święty wkłada ci, gdy spotykasz się z Bogiem. Apostoł Paweł wiedział, że to nie on sprawia, że woda wypływa ze skały, parafrazując. On wiedział, że służy Bogu i wszystko, co się dzieje, to jest Boża łaska. To jest cecha człowieka, który spotkał Chrystusa. Nie przypisuje sobie nic, nawet gdy Bóg go w potężny sposób używa. Nie przypisuje sobie zasług. Nigdy nie myśli, nie uważa, że on coś może, ale mówi: Boże, Ty możesz wszystko. Dlatego nie żyje w nerwicy, tylko żyje w wolności, bo ufa Bogu. Wiecie, to nie dzieje się pstryk. Tego nie nauczysz się na kozetce u psychoterapeuty. Tego nie nauczysz się na konferencji, gdzie kaznodzieja dzisiaj już nie głosi słowa, tylko jest coachem, schrystianizowany poganin. Wybaczcie, że to mówię. Słucham czasami niektórych kazań, jestem przerażony, czuję się jak na motywacyjnych konferencjach. Niech słowo nas motywuje do zgięcia kolan i do szukania Boga, a nie do wiary we własne siły. Ty możesz, ty dasz radę, tobie się należy. Apostoł Paweł wiedział, co jest źródłem jego mocy i jego siły, a sam siebie przyrównywał do glinianej skorupy, do narzędzia. To jest z jednej strony coś, co nas osądza, a z drugiej strony to jest coś, co daje nadzieję, bo uwalnia nas od samych siebie. Rozumiecie?
Ulgą dla człowieka jest to, kiedy odkryje, że on nic nie może. To jest ulga. Jeśli zostałeś wychowany w religijnym przekonaniu, że musisz do nieba iść w nagrodę za własne uczynki, to kiedy ktoś ci powie, że nie da się wejść do nieba w nagrodę za własne uczynki, to jedni mówią, jak to, to wszystko na marne, a drudzy mówią, jaka to ulga, bo ciągle czułem, że nie jestem zbyt dobry. Kiedy dowiadujesz się o łasce, to jest dobra nowina. To jest właśnie to, co otwierało ludzkie serca, gdy Paweł głosił Ewangelię. I wreszcie apostoł Paweł niósł nadzieję ludziom, którzy tej nadziei byli pozbawieni. Pozwólcie, że zatrzymam się na moment na tym wątku. Przeczytałem wczoraj, że lawinowo narasta w Polsce liczba depresji wśród dzieci. Ostatnie 5 lat jest pod tym względem rekordowe. W szpitalach psychiatrycznych dla dzieci brakuje miejsc. Od 5 lat w Polsce w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci nie ma ani jednego wolnego łóżka. Spożycie środków psychotropowych dla dzieci już 6-7-8-latków jest największe w historii, jak tylko medycyna to rejestruje. Liczba samobójstw wśród dzieci i nastolatków jest najwyższa w powiecie olsztyńskim w całej Polsce. Liczba samobójstw wśród dorosłych również. 90% samobójstw popełniają młodzi mężczyźni. Nie wytrzymują presji. Rozpadają się rodziny. Rozpadają się małżeństwa. Ludzie są pozbawieni nadziei. Dzisiaj świat potrzebuje takich apostołów Pawłów, ciebie i mnie, żebyś stanął wobec chaosu ze słowami prawdy i powiedział, Bóg jest ze mną, objawił mi się, nie lękajcie się, On was wyprowadzi z tej burzy. Marzenko, proszę cię o slajd. Ta mapa, którą widzicie, to jest ostatnia podróż apostoła Pawła. To właśnie tutaj postaram się wam to opowiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Morze Śródziemne, Imperium Rzymskie, dzisiaj kilkanaście różnych krajów, wtedy jeden kraj z jedną komunikacją, z jednym systemem. Tutaj Paweł zostaje, tutaj mówi przed królem Agryppą. Odwołuje się do cesarza, malutkim stateczkiem przepływa do Sydonu i tam strażnicy rzymscy wsadzają go na duży statek, taki pełnomorski, bo musi dostać się tutaj, do Rzymu. Paweł o tym wie, bo kilka lat wcześniej już mu Chrystus to objawił, że staniesz przed cesarzem. Płynie pod osłoną Cypru, dociera tutaj, tutaj przesiada się na wielki statek zbożowy, dopływają do kolejnego portu i w tym porcie, ponieważ to już jest połowa września, w żydowskim kalendarzu to już jest, minął okres postu, moment, w którym na Morzu Śródziemnym bardzo pogarszają się warunki do żeglugi. Apostoł Paweł, chociaż jest więźniem, mówi do dowódców statku, nie płyńcie, lepiej zaczekać. Oni go nie chcą słuchać. Jest napisane, że dowódca, setnik bardziej ufał sternikowi niż Pawłowi. Jakiś religijny przywódca o podejrzanym autorytecie, wprawdzie ma obywatelstwo rzymskie, ale co on tam może wiedzieć o żeglowaniu? Wsiadają na statek, płyną bardzo wolno, wiatry nie sprzyjają, dopływają do wybrzeży Krety i tutaj do tak zwanych dobrych portów. I Paweł mówi, nie płyńcie dalej, bo to się tragicznie skończy dla nas wszystkich. Statek zostanie rozbity, a ładunek zniszczony. Przezimujmy tutaj. Kapitan mówi, ten port nie nadaje się do przezimowania, płyńmy 60 kilometrów dalej, tam jest lepszy port. Chcieli dopłynąć tu, ale nie dopłynęli. Zrywa się huraganowy wiatr, który znosi ich na morze. Na tym statku, jak mówi Biblia, są 272 osoby. To jest jak na tamte czasy bardzo, bardzo duży oceaniczny, pełnomorski statek. Wśród nich apostoł Paweł i jeszcze inni więźniowie. Płyną tutaj, nie wiemy dokładnie gdzie. Tutaj jest miejsce, w którym jest
prawdziwe cmentarzysko statków, płycizny, postrach wszystkich marynarzy. To dzisiejsza Libia tutaj. I statek po wielu, wielu dniach, czytamy, że przez 14 dni marynarze nic nie jedli. Czytamy, że przestraszeni żołnierze chcieli pozabijać wszystkich więźniów. W prawie rzymskim była prosta zasada. Jeśli więzień, który został pod twoją opiekę dany, jeśli on zbiegł, to kara, która, wyrok, który spoczywał na tym więźniu, ty będziesz podlegał tej karze. Co robią rzymscy żołnierze? Chcą zabić wszystkich więźniów, którzy są na statku. Bo wiedzą, że nawet jeśli statek się rozbija, a więźniowie uciekną, Rzym nie będzie miał dla nich litości. Paweł mówi, zostawcie, przestańcie. A dowódca statku powstrzymuje żołnierzy właśnie dlatego, bo chce ocalić Pawła, bo widzi, że Paweł jest kimś szczególnym. I w tym momencie, gdy to wszystko się dzieje tutaj, nagle Paweł staje się nieformalnym dowódcą i kapitanem statku. Dlaczego ja wam pokazuję tę mapę i dlaczego ja wam o tym mówię? Dlatego, że Paweł twardo stąpał po ziemi. I wydarzenia, które są opisane w Biblii, miały konkretne miejsce w historii i na punkcie tego globu. Człowiek, który żyje z Chrystusem w realny sposób, ma wpływ na życie ludzi, nawet którzy w tego Chrystusa nie wierzą. To jest apostoł Paweł. A gdy powiał wiatr z południa, sądzili, że zamiar doprowadzą do skutku i odbili od brzegu i popłynęli wzdłuż Krety, lecz niedługo potem uderzył na nią gwałtowny wiatr zwany Eurakludon. Kiedy statek został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, puścili go z wiatrem i pozwoliliśmy się mu unosić. Tutaj widać, że Łukasz jest już z Pawłem, bo mówi my. Ten sam Łukasz, o którym później Paweł w drugim liście do Tymoteusza mówi, wszyscy mnie zostawili, tylko Łukasz przy mnie został. To autor Dziejów Apostolskich. Gdy płynęliśmy wzdłuż pewnej wysepki zwanej Klauda, z trudem zdołaliśmy uchwycić łódź ratunkową. Po wyciągnięciu jej przepasali statek, używając sprzętu pomocniczego z obawy, żeby nie wpaść na płyciznę. Opuścili żagle i tak ich niosło. To tu są te płycizny. Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, nazajutrz wyrzucili ładunek, a trzeciego dnia własnymi rękami wyrzuciliśmy osprzęt statku, aby zmniejszyć zanurzenie. Lecz kiedy przez wiele dni nie pokazało się ani słońca, ani gwiazdy, ani mała nawajnica napierała, znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. Gdy ludzie już długo nic nie jedli, Paweł stanął pośród nich i powiedział, panowie, trzeba było mnie posłuchać. Chyba nic tak człowiekowi nie podnosi ciśnienia, jak to, gdy jesteś w tarapatach, a ktoś mówi, trzeba było mnie posłuchać. Prawda? Czemu mnie nie słuchaliście? A czemu niby mielibyśmy ciebie słuchać? Ale on im nie mówi, wasza wina, teraz zginiecie. On mówi, trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety. Wtedy uniknęlibyście straty i szkody. Strata i szkoda już jest, bo mnie nie posłuchaliście. Ale teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli. Pamiętacie Pana na łodzi, jak apostołowie darli włosy z głowy, ratuj, boginiemy, a Jezus spał. Widzicie tego samego ducha w Pawle? Uczeń Chrystusa. On nigdy nie tracił zimnej krwi. Lecz teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę. I powiedział, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną. To jest autorytet. Bóg przez anioła mówi do Pawła, ci wszyscy, co są na tym statku, także twoi potencjalni oprawcy, ja ich tobie darowuję. Widzicie niezwykłość tego miejsca, tego czasu, niezwykłość człowieka? O tym mówi Biblia. O tym mówi Łukasz, lekarz, szkiełko i oko, naukowiec, precyzyjny. Pisze za chwilę o sążniach, ile ich tam spuszczono, że badali, że płycizna. To jest dziennik pokładowy, to jakbyśmy prawie, że Daniela Defoe czytali i Robinsona Crusoe. To jest taka opowieść, nieprzeduchowiona. Nawet jak mówi o wizji, to ta wizja jest po coś, nie po to, by budować jego ego. Nie, że Pan mi objawił, bo jestem taki świetny, że Pan mi objawia. Pan mi objawił i udowodnię wam to, zobaczycie, że to Pan mi objawił, bo rzeczywiście oni ocaleli. Nie, że Pan mi objawił, nic z tego nie wyszło, ale po 3 latach już lepiej nie pamiętajmy, że ja mówiłem, że Pan mi to objawił.
Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo... Patrzcie, bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu. Aleluja. Słuchajcie, ten świat potrzebuje ludzi, którzy pójdą tak jak Paweł. Wasi sąsiedzi, wasi koledzy i koleżanki w pracy. I czasami się tak zdarza, że Bóg dopuszcza sztorm do ich życia. I my wtedy myślimy, Boże, ratuj. Nie. Właśnie, Boże, nie ratuj. Właśnie Bóg przez ten sztorm ich ratuje. Właśnie wtedy, kiedy ten statek się rozpada. Właśnie wtedy, gdy jest sztorm i burza. Chodzi tylko o to, żeby tam był Boży człowiek, posłaniec Jezusa, który powiedział, słuchaj, twoje życie się rzeczywiście rozleci, ale jest coś cenniejszego, możesz uratować duszę, tylko zwróć się do Chrystusa. Co ciekawe, Paweł wcale ich tu nie ewangelizuje. Twardo robi to, do czego został powołany. Musimy jednak być wyrzuceni na jakąś wyspę, a gdy nadeszła 14 noc, a nas rzucało po Adriatyku, tak na marginesie, dla Żydów Adriatyk to nie było to, co dzisiaj się nazywa Adriatykiem, między Półwyspem Apenińskim a Chorwacją. To nazywali Adriatykiem, ten obszar. Żeby ktoś nie myślał, że się pomylił Łukasz, tak? W geografii pierwszego wieku Adriatyk oznaczał co innego niż oznacza dzisiaj. Około północy zdawało się żeglarzom, że zbliżają się do jakiegoś lądu. Wtedy spuścili sondę i stwierdzili 20 sążni, około 47 metrów. Popłynąwszy nieco dalej, znowu spuścili sondę i stwierdzili 15 sążni, około 37 metrów. Płycizna znaczy, że zbliżamy się do jakiegoś lądu. Bojąc się, abyśmy nie wpadli na skały, zrzucili z rufy 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali świtu. A gdy żeglarze postanowili uciec ze statku, spuścili łódź ratunkową pod pozorem zrzucenia kotwic z obu statku. Paweł powiedział do centuriona, do setnika i żołnierzy, jeśli ci nie zostaną na statku, nie będziecie mogli zostać ocaleni. Posłuchali go czy nie? Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili jej spaść. Nie było szansy. Zdali się na Pawła. Raz już faceta nie posłuchaliśmy. Jest źle. Drugi raz go nie posłuchaliśmy, jest źle. Słuchajcie, to może teraz chociaż to przeczy zdrowemu rozsądkowi, przecież jak coś tonie, to trzeba spuszczać szalupę i się, to może teraz go posłuchajmy. A nuż widelec rzeczywiście ten Bóg, o którym on mówi, jest i może rzeczywiście przyszedł do niego anioł. Kto wie, co nam szkodzi. Myślę, że Boża obecność była na tym statku. I to jest apostoł Paweł. Widzicie tego człowieka? Widzicie trzeźwo myślącego chłopa, który nie wpada w panikę, ale polega na Bogu. I tak dalej, i tak dalej. Doczytajcie sobie, to jest moja prośba, do końca ten fragment. W każdym razie docierają do Malty, wtedy mało znana wyspa. Tutaj od północy Malty, na tej mapce tego nie widać. Dzisiaj, jak pojedziecie na Malpę, na Maltę, ta wyspa, zatoka nazywa się Zatoką Świętego Pawła. I stamtąd już na Sycylię, na Sycylii Paweł jeszcze w międzyczasie uzdrawia ojca namiestnika Sycylii, Publiusza. On ma gorączkę i ma czerwonkę, bardzo groźne choroby spowodowane złym stanem wody, mogące prowadzić do śmierci. Paweł go uzdrawia. Ludzie się dowiadują, że został uzdrowiony i inni chorzy z Sycylii przychodzą. Paweł ich uzdrawia. A wcześniej barbarzyńcy, jak mówi Łukasz, czyli tubylcy, opiekują się nimi, rozpalają ognisko i Paweł oczywiście też bierze naręcz chrustu, wrzuca do ogniska i z ogniska wychodzi żmija. Pamiętamy. Gryzie Pawła, to była jadowita żmija. Tubylcy patrzyli i mówili, to musi być kawał drania. Ocalał z burzy, ale bogowie zesłali na niego karę i czekali, kiedy spuchnie i padnie. A Paweł zastanawiał się, kiedy wreszcie jego kiełbaska się upiecze na ognisku. Ani nie spuchł, ani nie padł trupem. Więc tubylcy zmienili zdanie i powiedzieli, że widocznie to on jest Bogiem. Jaka teologia? Takie reakcje. W każdym razie stamtąd, tutaj przez tę cieśninę, Paweł dopływa do portu, stąd wysiada. Przychodzą do niego bracia i piechotą już dociera do Rzymu. I w Rzymie przebywa 2 lata. I to nie jest jeszcze jego ostatnia podróż. Jeszcze zostaje później uwolniony. Tutaj pisze pierwszy list do Tymoteusza. Później jeszcze głosi Ewangelię, a w końcu znowu staje przed cesarzem za jakiś czas i to już jest
najprawdopodobniej ostatni jego moment, o tym już Dzieje Apostolskie nie mówią. Z jednej strony aniołowie, Bóg, który się objawia, żydowski intelektualista wykształcony u stóp Gamaliela, z drugiej strony statek, marynarze, wąż wypełzający z ogniska. Przyznacie, że to jest gotowy scenariusz na film sensacyjny, prawda? Z Panem Bogiem w tle. Dzielę się z wami tym, kochani, abyśmy zapamiętali jedną rzecz. Że człowiek, który spotkał Jezusa, również spotka na swojej drodze i burze, i sztormy. Na pewno spotka na swojej drodze i wrogów, i przyjaciół. Ale też, co najważniejsze, na pewno Bóg zawsze będzie przy nim. Pod warunkiem, że nie straci kursu z oczu. Drzewo poznaje się po owocach. Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy wydawali owoc. Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy przynosili Bogu chwałę, abyśmy byli znakiem dla ludzi. Jakie były owoce życia Pawła? Największy, że znał Chrystusa. Drugi, wspaniały, zawsze trzymał się wiernie słowa. Kiedy powoływał się na swoje prywatne objawienia, to tylko, żeby udowodnić to, czy wyjaśnić, dlaczego doznał takiej metamorfozy, dlaczego był prześladowcą, a teraz jest chrześcijaninem. Ale nie mówił tylko i wyłącznie, macie mi słuchać, ponieważ ja. Macie mnie słuchać, ponieważ z Pisma wynika, że Jezus jest Chrystusem, ta nadzieja Izraela, a to On mnie posłał i namaścił. Paweł gorąco pragnął nawrócenia ludzi. W liście do Rzymian, w 9 rozdziale, 1-5, mówi o swoim narodzie, jestem sam gotów, gdyby to było możliwe oczywiście, być odciętym, stracić zbawienie, byle tylko mój naród był zbawiony. Kochani, jaki my mamy stosunek do naszego narodu? To jest cecha Pawła. Miłuje Izraela, kocha swój kraj, kocha swoją ojczyznę. Jak my mówimy o swoim kraju, jak my mówimy o naszych rodakach, jak my mówimy o naszym rządzie, jakimi jesteśmy chrześcijanami, to jest miara chrześcijaństwa. Paweł tak bardzo ich kochał, że powiedział, ja sam mogę stracić zbawienie, żeby tylko oni byli zbawieni. I mówi, módlcie się o królów, o władców. Pojęcie narodów w tamtych czasach było inne niż dzisiaj, ale jeśli chodzi o naród izraelski, ono było jasne. Dlaczego tego pragnął? Bo spotkał Chrystusa. Człowiek, który spotkał Chrystusa, chce nawrócenia, począwszy od tych, którzy są mu najbliżej. Królu Agryppo, dałby Bóg, i to jest moim marzeniem, i tęsknotą, i pragnieniem, mówi Paweł, aby nie tylko ty, ale wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, uwierzyli. On mówił wprost, jaka jest jego tęsknota i marzenie. Nie lękał się. I w końcu ostatnia rzecz. Paweł nie bał się śmierci. Ale to nie był ten rodzaj odwagi, która na przykład cechowała żołnierzy, którzy bohatersko ginęli. To było coś innego, coś duchowej natury. Paweł patrzył śmierci prosto w oczy bez lęku, bo wiedział, że ten Chrystus, który mu się objawił na drodze do Damaszku i później kilkukrotnie, ten Chrystus, który objawił mu się poprzez anioła na statku, ten Chrystus czeka na niego już po drugiej stronie. Paweł rozdarty mówi, ze względu na mnie, ja już bym wolał dzisiaj umrzeć, chciałbym iść do Pana, już tęsknię, już się wyrywam, już słyszę te odgłosy nieba. Bo tutaj na ziemi mam udrękę. Paweł pisze, moje życie jest ciężkie. Ciągła troska, muszę się zmagać i z herezją, i z problemami, z ludźmi. To jest trudne, bolesne. Ja walczę, bojuję w pocie, w niewyspaniu, w postach, w modlitwach. Jakże daleko więcej wolałbym już iść tam do Pana, ale będzie tak, jak On zechce. Bo ze względu na was mam tu jeszcze pracę do wykonania. Jestem tutaj. Ale przychodzi ten moment, gdy pisze do Tymoteusza, moja misja się kończy. Bóg mówi, Pawle, już dość się napracowałeś. Twoja charówka się kończy. Teraz wchodzisz do domu Ojca. A tam jest przygotowany dla ciebie wieniec. Wieniec sprawiedliwości.
korona żywota. Wytrwale biegłem, mówi Paweł. Dokończyłem mojego biegu. Wiecie, człowiek, który spotkał Chrystusa, nie boi się jutra, nie boi się śmierci. Nie boi się ufolutków, nie wyznaje spiskowych teorii i nie jest nikt go w stanie wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Nie boi się włączyć wiadomości i tego, co jutro tam usłyszy. Nie boi się masonów, nie boi się iluminatów, nie boi się Żydów ani katolików. Człowiek, który wierzy w Chrystusa, niczego się nie boi i nikogo się nie boi. Człowiek, który wierzy w Chrystusa, żyje swobodnie, mimo że nie jest to życie celebryty, mimo że to jest życie człowieka, który cierpi. Chciałbyś tak żyć? Zależy, co masz na myśli, Jasiu. Ten bieg życia dokonać, tę koronę chwały, tak, ale te baty to już tak mniej. Super jest tak, żeby mi się anioł objawił. Panie, objaw się nam, przyjdź do nas, objaw się tu w naszym kościele, stąp na nasze nabożeństwo. Chcemy się tak modlić? Może trzeba najpierw przeżyć burzę. Może wtedy Pan przyjdzie. Nie wtedy, kiedy my chcemy, a wtedy, kiedy On. Wierzcie mi, że kiedy Pan przychodzi, naprawdę żarty się kończą. Znikają dylematy, czy przyjść dzisiaj do kościoła, czy nie. Kończy się sprzedawanie Jezusa w promocji za pół ceny. Kończy się chrześcijański marketing. Kończy się udowadnianie, że ten Aslan to jest taki oswojony lew, jeśli mogę użyć języka opowieści z Narni. Paweł był ostoją dla ludzi niewierzących. I na koniec fragment Sołżenicyna. Jeśli czytaliście jego nowelę Jeden dzień Iwana Denisowicza, piękna historia, gdy się nawróciłem, jako nastolatek czytałem, to były lektury tam w maturalnej chyba klasie. Sołżenicyn pisze, że kiedy byłem w łagrach na Syberii, w tych krematoriach północy, białych krematoriach, tak mówiono o łagrach, ludzie byli jak wilki względem siebie. Ale była jedna grupa ludzi, nazywani ją sztundystami albo baptistami, Rosjanie. I Sołżenicyn pisze, że oni, gdy o 5 rano wychodzili na 40-stopniowym mrozie, to wydawało się, gdy na nich patrzył, oni siedzieli tam przez Stalina wrzuceni za wiarę, to on, gdy na nich patrzył, to mówi, oni, wydawało się, że oni są w innym świecie. Ich twarze przepełniał pokój. Gdy wschodziło słońce, to oni się uśmiechali. I Sołżenicyn pisze, dziwni byli ci baptyści. Oni znali Chrystusa. Dzisiaj jest tak samo, ludzie giną, są mordowani. A my musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, objaw się nam, na nowo przyjdź. Znał Chrystusa, wiernie trzymał się słowa, nie swoich prywatnych wizji i objawień. Uwierzcie mi, naprawdę mnie nie obchodzi, jakie masz przekonanie, jeśli nie udowodnisz go na podstawie Pisma. Naprawdę. Gdy rozmawiał z Żydami, wywodził na podstawie pism, a nie swoich prywatnych objawień. Wierzył prorokom. Gorąco pragnął nawrócenia ludzi. I nie bał się śmierci. To jest życie człowieka, którego spotkał Chrystus. Chcemy takiego życia? Czy aby na pewno? Zadam wam pytanie, Justyna, tobie i wszystkim innym. Rodzicom, czy chcecie takiego życia dla waszych dzieci? Czy przygotowujecie dzieci na takie życie? Jak je wychowujecie? Jakiego Boga uczymy nasze dzieci? Ja sam jestem ojcem i sobie zadaję to pytanie, jakiego Boga nauczyłem moich synów? Potrzebujemy Jego światła, potrzebujemy Jego żywczej mocy, kochani, codziennie. Potrzebujemy zgiętych kolan, ciszy modlitewnej komory i Jego świętości, która po prostu zmienia ludzkie życie. To jest wielka nasza potrzeba. Myślę, że się ze mną zgodzicie. I chciałbym, żebyśmy teraz stanęli w modlitwie. Proszę, powstańmy.
mając przed oczyma postać apostoła Pawła, tego faceta z krwi i kości, z jednej strony wykształconego intelektualistę, żydowskiego gorliwca, faryzeusza z faryzeuszów, a z drugiej strony człowieka, którego Chrystus wyciągnął i powiedział, już teraz nie będziesz tak jak do tej pory, ale będziesz żył tak jak ja chcę. Niech jego życie, niech jego sylwetka, niech jego postać nam tak mocno przyświeca dzisiaj, bo on jest tym jednym z tych ojców wiary. I pamiętajmy też, że nie jesteśmy sami. Pamiętajmy, że to nie na nas spoczywa wydobywanie wody ze skały. Pamiętajmy, że to Bóg czyni. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jeśli dzisiaj świat, twoja rodzina, twoi najbliżsi wydają się twardzi jak skała, chcesz coś zrobić, stajesz wobec skały problemów, wobec skały przygnębienia, beznadziei, to wiedz, że Bóg wypuszcza wodę ze skały. Tylko połóż w Nim nadzieję, zaufaj Mu. Nie jesteśmy sami, Bóg jest z nami. Wybrał nas i ma dla nas swoją wolę i swój plan, tak jak ją miał dla Pawła. Alleluja, nie musimy się lękać. Zaśpiewamy pieśń, słabym ja, lecz silnym śty. Poprosiłem Tomka, by dla nas ją zagrał. Na afroamerykańskich pogrzebach śpiewa się tę pieśń. Ja was nie zachęcam do pogrzebu dzisiaj, ale zachęcam was do pogrzebu starego człowieka. Jego czasami zabawnych, czasami nie, czasami infantylnych, a czasami zbyt poważnych, nieprawdziwych wyobrażeń o Bogu. Żebyśmy zaśpiewali słabym ja, lecz silnymś Ty. Jezu, bądź pomocą mi. Tam są różne zwrotki, a na końcu jest, gdy się zerwie życia nić i czas przestanie już dla mnie bić, wtedy mnie za rękę chwyć i przeprowadź na drugi brzeg. Dzieci, młodzi, starzy, pamiętajcie, pójście za Chrystusem to nie jest zabawa. To jest bardzo poważna decyzja, która może czasami kosztować ból, ale Bóg będzie z nami i zawsze, za każdym razem nigdy nas nie zostawi. I to jest najcudowniejsze, co może nas w tym życiu spotkać. Wtedy mnie za rękę chwyć i przeprowadź na drugi brzeg. Wiecie, dlaczego toną statki? Jaka jest przyczyna tego, że statek tonie? Kto wie? Nabiera wody. Wiecie, jaka jest przyczyna, że Kościół tonie? Kiedy świat wpływa do Kościoła. Wtedy Kościół zaczyna tonąć. Trwajmy w Chrystusie. Niech chroni nas Jego Duch. Trwajmy w Jego świętości. Trwajmy w bojaźni przed Nim. Pilnujmy tej księgi, napominania, nauki, tego, o czym mówił Paweł. Bóg nas będzie prowadził. I wtedy będziemy mogli śpiewać tę pieśń, tak jak teraz ją zaśpiewamy. Tomaszu, zagraj. Niech to będzie nasza wspólna modlitwa. Jeśli pragniesz takiego życia, śpiewaj. To jest modlitwa z kartki, tyle że z muzyką. To nie grzech. Słabym ja, lecz silnyś Ty. Jezu, bądź pomocą mi. Pozwól wszystkie moje dni blisko Cię. Jezus. W Twojej
radości z Tobą żyć. Co dzień bliżej Ciebie być, Panie mój, błaganie me zjść. Gdy się przerwie życia nić, czas przestanie dla mnie bić. W Twej miłości chcę się skryć, w społeczności z Tobą żyć. Co dzień bliżej Ciebie być, Panie mój, błaganie. Zaśpiewajmy jeszcze raz refren. W Twej miłości. W Twej miłości chcę się skryć, w społeczności z Tobą żyć. Co dzień bliżej Ciebie być, Panie mój, błaganie me zjść. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan. Sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pomódlmy się razem. Panie, stajemy przed Tobą, bo jesteś Bogiem realnym. Dziś w XXI wieku, wieku chaosu, niepewności, wieku depresji, wieku dzieci, które wcale nie chcą słuchać, ale gapią się w smartfony. W wieku młodzieży, która nie ma dla siebie nadziei i oddaje się hedonizmowi. W wieku dorosłych, którzy kłócą się i nienawidzą. Panie, w tym wieku, stając wobec tej skały, prosimy Cię, umocnij nas i spraw, Panie, by z tej skały wypłynęła woda. Spraw, Panie, by skruszone zostały ludzkie serca. Użyj nas, Panie, jako narzędzia swojego pokoju, jako ludzi nadziei. Użyj nas, Panie, jako tych, którzy stają wobec fal, wobec żywiołów i mówią, nie bójcie się, bo znam Boga. Panie, prosimy Cię o to. Proszę Cię o wszystkich nas, jak tu jesteśmy, o małych i dużych, o najmłodszych i o seniorów. Panie, prosimy Cię, kimkolwiek jesteśmy i skądkolwiek dzisiaj tu przyszliśmy, użyj nas w tym świecie dla zbawienia naszych bliskich, naszego narodu i tych wszystkich, do których nas poślesz, Panie. Daj, abyśmy byli umocnieni wiarą i trzymali się wiernie Twojego słowa. Daj, Panie, byśmy nigdy nie odeszli kuszeni tym, czego ludzkie serce pożąda, baśniami, tym, co łechce ucho, ale byśmy byli wierni Tobie, Panie. O Panie, dziękuję Ci, że jesteś z nami. Panie, dziękuję Ci, że możemy Tobie ufać. Dziękuję Ci, Panie, że całe nasze życie jest w Twoim ręku. Dziękuję Ci, że nas wybrałeś przed założeniem świata, że nazwałeś nas swoim imieniem, że to Ty nas usynowiłeś, Panie. I dziękuję Ci, że bez Twojej wiedzy, Panie, i Twojego dopustu nawet jeden włos z naszej głowy nie może spaść. Panie, proszę Cię, przejmij serca nasze bojaźnią dla Ciebie. Rozpalaj nas w gorliwości. Odnów nasze powołanie, które nam dałeś. Panie, daj, abyśmy byli Tobie zawsze wierni i nigdy się nie lękali. Daj, Panie, aby nasze serca nie stały się nigdy zbyt trudne, zbyt ciężkie, żeby przyjmować Twoje słowo. O Panie, otwieraj serca i oczy i umysły nasze, abyśmy mogli rozumieć, jaka jest Twoja wola i iść za Tobą. Panie, dziękujemy Ci za wspaniałe życie apostoła Pawła, że 2000 lat po jego życiu, dzisiaj jego życie jest inspiracją dla nas. Panie, dziękuję Ci za ten skarb, jakim jest Biblia. I za to, że możemy z niej czerpać. Panie, proszę Cię, błogosław wszystkich nas, błogosław ten zbór, błogosław naszych gości i daj, abyśmy szli wiernie za Tobą, aż do momentu, Panie, w którym Tobie się upodoba nas z tego świata zabrać. Dziękuję Ci, że nikt nie musi odchodzić dzisiaj stąd przygnębiony ani potępiony, ale każdy może przyjść, wyznać Tobie grzechy i wyjść stąd uwolniony od tego brzemienia.
bo w Tobie, Jezu Chryste, jest nadzieja dla każdego człowieka. Chciałbym pomodlić się teraz o tych z Was, którzy nie pojednali się jeszcze z Bogiem. Chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy może są na jednym statku z apostołem Pawłem, ale wciąż są po drugiej stronie. Może płyniecie już miesiąc, rok, a może i pięć. Dzielicie dole i niedole z tymi, którzy wierzą, ale wciąż to Bóg jest ich Bogiem, a nie Twoim Bogiem. Dzisiaj możesz swoje serce rozedrzeć, jeśli Duch Święty w Twoim sercu działa, i do Niego zawołać i powiedzieć: Panie, przebacz mi moje grzechy, bo jestem po prostu draniem i łobuzem. Bo jestem grzesznikiem, cudzołożnikiem, kłamcą, pijakiem. Nie musisz się wybielać i czynić przed Bogiem religijnego teatru. Możesz stanąć przed Bogiem takim, jakim jesteś, i powiedzieć: Panie, ale też i za mnie umierałeś na krzyżu. Proszę, przyjmij mnie, wybacz i daj siłę, bym zaczął żyć innym życiem. Może Twoje życie dzisiaj przypomina rozwalony statek. Może próbowałeś go wiązać linami. Może próbowałeś go ratować przed burzą w nadziei, że to coś ocali. Może lekceważyłeś Boże ostrzeżenia, które do Ciebie kierował 10, 15, 20 lat temu, gdy ktoś Ci mówił: nie płyń tam, nie rób tego, a Ty mówiłeś: co mi po Twoich radach, ja wiem lepiej. Dzisiaj Twoje życie przypomina rozbity statek, ale jest nadzieja. Jest Malta, jest wyspa. Bóg może Cię uratować. I może statku i ładunku już nigdy nie odzyskasz i nie wrócisz do punktu wyjścia. Trudno. Ale jest coś cenniejszego, co możesz ocalić. Swoje życie i wieczność z Bogiem. Wołaj do Chrystusa. Dzisiaj jest czas na to. Dzisiaj jest nadzieja. Módlmy się do Niego. Panie, wybacz nam nasze grzechy. Wyznajemy je Tobie. Spowiadamy się Tobie, Panie. Panie, jesteśmy grzesznikami, ale w Tobie jest nadzieja. W Tobie jest, Panie, prawdziwe zwycięstwo i odnowa. Uwolnij nas z mocy naszych grzechów. Przepraszamy Ciebie. Daj nam też siła i łaska, byśmy przeprosili naszych bliskich, tych, których skrzywdziliśmy przez nasz grzech. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty nie oswajasz grzechu, ale pokazujesz nam, Panie, na krzyż i mówisz: to jest obrzydlistwo, które kosztowało śmierć mojego syna. Kosztowało go przebite dłonie, bok, cierniową koronę. Panie, proszę Cię, niech dzisiaj Twoja łaska dotknie się wielu ludzi na tej sali, i dzieci, i dorosłych. Panie, prosimy Cię, niech dzisiaj zbawienie stanie się udziałem ludzi na tej sali. O Panie, proszę Cię o to z całego serca i wspólnie się modlimy. Dziękuję Ci, że słyszysz modlitwy ludzi i wierzę, Panie, że na nie odpowiadasz, bo płyną z głębi serca. Powierzamy się Tobie i w Twoje ręce się oddajemy. Panie, a ponad wszystkie prośby, modlitwy, kazania, pieśni, ponad to wszystko, niechaj będzie Tobie chwała, jedynemu świętemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Cieszymy się, że możemy w Ciebie wierzyć. Cieszymy się, że możemy Ciebie czcić. Cieszymy się, że możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Niechaj będzie Tobie chwała, Panie. Amen. Amen. Dziękuję za Waszą uwagę i za wspólne słuchanie i wspólną modlitwę. Chciałem powiedzieć, żebyśmy pozostali jeszcze stojąc, bo chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Bóg jest Bogiem prawdy, nawet tej trudnej. Bóg jest Bogiem prawdy o naszym życiu i konfrontuje nas nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, żeby darzyć życiem, i to w obfitości. Tak sam powiedział Jezus Chrystus, żeby Jego owce miały życie, i to nie tylko tyle powiedział, żeby miały je w obfitości. Żeby niczego im nie brakowało. Nawet jeśli cierpią niedostatek, nawet jeśli mają okresy obfitości, tak jak apostoł Paweł też mówił o sobie, że wyćwiczony we wszystkim. A to nie ma znaczenia. I jesteśmy ludźmi wiary, to znaczy wiemy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i chciałbym, abyśmy się modlili. Jest kilka próśb. Moja taka pierwsza prośba, żebyśmy się modlili o dzieci, które mieliśmy sposobność tutaj widzieć z przodu, żeby Bóg was
błogosławił w tym miejscu, w którym jesteście dzisiaj, mając, nie wiem, 6, 5, 9, 15, 19 lat, żebyście uchwycili się Niego z całego serca. Jeszcze nie poznałem człowieka, który poszedł za Chrystusem i stracił w tym sensie, że jest biedny i nieszczęśliwy. Jak Go poznał, wszystko się zmienia, to jest piękne. Chciałbym też, żebyśmy się modlili o służbę naszej siostry Justyny. Moje dzieci od kilku lat jeżdżą do Kopanicy i to jest takie szczególne miejsce, bo też tworzą go szczególni ludzie, w tym sensie oddani sprawie, oddani służbie. Justynka, pewnie będziesz nie raz jeszcze u nas, mam nadzieję, i będziesz miała sposobność opowiedzieć coś więcej o sobie, jak znalazłaś Boga, jak Bóg odnalazł cię w służbie, czy skierował cię do służby, ale chciałbym też, żebyśmy się modlili o twoją służbę i w ogóle o służbę w Kopanicy, bo wielu z nas, może niewielu, ale nie wiem, kilkanaście osób, kilkanaścioro dzieci z naszego kościoła tam uczestniczy w obozach, żeby Bóg dalej prowadził to miejsce was, jako odpowiedzialnych, jako poświęconych tej służbie dzieciom, młodzieży. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili też o małżeństwa. Za 2 tygodnie przed nami weekend Alma. Nasz kościół jest zaangażowany bardzo mocno w ten weekend małżonków, dedykowany małżeństwom. Żeby to był szczególny czas dla każdego małżeństwa, które tam będzie. Będzie kilka małżeństw, które są też tutaj dzisiaj obecne i mnie słyszą. Modlitwa jest czymś najlepszym, tym najmocniejszym narzędziem w sprawie, w dobrej sprawie. Chciałbym też, żebyśmy się modlili o taką szczególną prośbę naszego seniora, najstarszego członka naszej społeczności, 97-letniego Witolda Tracewicza, który we wtorek będzie miał wymianę rozrusznika, tak mówię, nie jestem fachowcem, ale rozrusznika serca. Więc to jest taki dosyć trudny zabieg, szczególnie ze względu na wiek, żebyśmy błogosławili naszego brata, niech Bóg go zachowa jeszcze dla nas. Byliśmy z Januszem Cieplińskim 2 dni temu u niego, mogliśmy spędzić naprawdę cenny czas. Człowiek wiary, prostej wiary, ale nie prostackiej. Mogliśmy się od niego nauczyć, jak traktować ludzi przeróżnych w tym kraju, których być może niejednokrotnie potraktowalibyśmy jako wrogów. Ale wiecie, chrześcijanin nie ma wrogów. Może stać się wrogiem dla kogoś ze względu na Chrystusa. Jeśli ma wrogów, to znaczy, że z jego chrześcijaństwem jest coś nie tak. Chrystus dla nikogo nie był wrogiem. Apostoł Paweł dla nikogo nie był wrogiem. Ale niektórzy traktowali go jak wroga, bo znał Chrystusa. Módlmy się o te wszystkie prośby. Niech to będzie ta pierwsza część naszej wspólnej modlitwy. Potem was poproszę, jeśli będą jeszcze kolejne prośby, to przynieśmy je razem Boga. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za dzieci. Dziękujemy Ci za młodzież. Za to, że jesteś zainteresowany życiem człowieka od pierwszych dni tak naprawdę, bo Ty powołujesz człowieka do życia. Dziękujemy Ci za to, że przemawiasz do ich serc i Ty sam wiesz, jak to zrobić, Panie. Ty sam wiesz, jak ich poprowadzić od najmłodszych lat, żeby uchwyciły się Ciebie. Tego pragniemy jako rodzice, jako ci, którzy się modlą i też wysłuchaj tej modlitwy, naszej wspólnej jako Kościoła, jako społeczności, abyś prowadził dzieci i młodzież naszej społeczności, a żebyś ich błogosławił, Panie, żebyś korygował ich życie, ukierunkowywał na Ciebie, Panie, a żeby były odważne w Tobie, aby poznały Ciebie, oddały Tobie całe serce, Panie, bo to jest coś najpiękniejszego, kiedy od młodości można poznawać Ciebie, można iść za Tobą i naśladować Ciebie, Panie. Błogosław małżeństwa, błogosław ten szczególny czas, weekend małżonków, Panie, aby to był szczególny czas dla wszystkich osób zaangażowanych, dla wszystkich, którzy będą brać udział, Panie, żebyś Ty błogosławił małżeństwa i te, które tam będą i wszystkie, Panie, aby były mocne, silne, aby stawały za sobą, Panie, aby wzajemnie darzyły się szacunkiem i miłością, aby były we czci u wszystkich, którzy patrzą na nasze małżeństwa, Panie. Abyśmy przysparzali Tobie chluby, nigdy hańby. Strzeż nas przed rozdwojeniem, przed rozwodami, Panie, przed poróżnieniem, przed wszelkim bólem, który potrafi zadać w swojej głupocie i zapalczywości człowiek. Panie, powierzamy się Tobie, modlimy się, wstawiamy się za każdym małżeństwem, abyś je wzmacniał, abyś posilał, ażeby odnaleźli sens w Tobie i w tej wierności wzajemnej Tobie i względem siebie, Panie. Boże, modlimy się o naszego seniora Witolda,
a żebyś go błogosławił i przeprowadził przez ten zabieg pomyślnie, aby mógł cieszyć nasze oczy, aby mógł do nas mówić, abyśmy mogli mieć jeszcze z nim społeczność, relacje. Ty mu obiecałeś, że będzie długo żył, że przedłużysz dni jego życia. I to jest niezwykłe, Panie, że właśnie wypełniasz to słowo. Boże, kiedy możemy 97-letniego seniora odwiedzać za każdym razem, kiedy widzimy jego twarz, widzimy spełnienie Twojej obietnicy. Jesteś niezwykłym Bogiem, Panie. I za to Ci dziękujemy. Boże, błogosławimy Twoje cudowne imię. Alleluja, jesteś dobrym pasterzem. Chciałbym Was zapytać o jakieś szczególne prośby, które chcecie, abyśmy razem przynieśli Bogu teraz. Możecie po prostu tylko wskazać, że macie potrzebę modlitwy, możecie też powiedzieć kilka słów. Będziemy się modlić. O Piotra będziemy się modlić Cieplińskiego, o jego życie duchowe, fizyczne, zdrowie, o każdy aspekt jego życia. Niech Bóg go błogosławi. I o Michała. Michał, o Ciebie też będziemy się modlić. Jesteś tak blisko mamy, że mama Cię nie zauważyła. Ale ja Cię widzę. A najważniejsze, że Bóg Cię widzi. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu za poprawę. Chciałam podziękować za modlitwę, bo babcie naprawdę słyszę, że jest w takim zabiegu i były pewne komplikacje, ale naprawdę dzięki Bogu już jest na prostej. Wspaniale słyszeć dobre wieści. Niech Bóg będzie błogosławiony. Jolo. Powiedz. Jest zdrowy. Dziękujemy Bogu za to dobre świadectwo. Tam jeszcze, najpierw może poproszę Zosię. Jeszcze raz. Dominikę Urbanowicz. Niech Bóg ją wzmocni. Asiu. Dobrze, będziemy się modlić za Sarę. Michał, jak tam synek? Cały czas jeszcze się zmaga, tak? Będziemy się modlić. Ja dostałem wcześniej informację też, ale teraz razem będziemy się modlić wszyscy. Czy jeszcze jakaś prośba modlitwy? Śmiało. Przyjdźmy do Boga, niech Bóg działa, tak jak słysząc te świadectwa Bożej ingerencji, poprawy, tym większa nasza wdzięczność. Przychodźmy do Boga, przynosząc te wszystkie prośby. Panie, błogosławimy Ciebie, naszego Boga, który jest ponad wszystko, który jest stworzycielem nieba i ziemi i w swoim ręku mocno trzyma cały wszechświat. Ale też i trzymasz mocno życie człowieka, Panie. Modlimy się o te wszystkie prośby, te wypowiedziane, które słyszeliśmy przed chwilą i być może te gdzieś niewypowiedziane, ale które są jakimś być może pragnieniem i ciężarem dla tych, którzy mierzą się z sytuacjami. Boże, odpowiedz i działaj pośród nas. Działaj w życiu w tych wszystkich osób. Wzmacniaj, uzdrawiaj, pocieszaj, Panie. I w tym wszystkim modlimy się też o zbawienie duszy, jeśli jest taka potrzeba, jeśli któraś z tych osób, Panie, nie zna jeszcze Ciebie, być może żyje w jakimś lęku przed spotkaniem z Tobą, Panie, daj, aby poznała Ciebie jako swojego Zbawiciela, jako swój ratunek, jako tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Panie, o to się dzisiaj modlimy, o Twoje błogosławieństwo, o to, abyś wysłuchał tych próśb gorących, Panie, i błogosławił nas i naszych bliskich w potrzebie. Tobie oddajemy chwałę. Amen. Spocznijmy. Kilka ogłoszeń. Moi drodzy,
W najbliższą sobotę o 11 chciałbym zaprosić was na kolejną odsłonę Fundamentów. Tutaj się spotykamy w Twojej przystani. To jest zawsze cenny czas, też taki, kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym, ale też możemy razem rozmawiać, możemy zadać pytanie, możemy wspólnie się zastanowić nad tym, co Słowo Boże mówi do nas. Najbliższa sobota o godzinie 11. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, choć jeszcze dwa tygodnie, dużo, niedużo, będziemy mieć szczególne nabożeństwo wielkopiątkowe 30 marca o godzinie 18. Tutaj zapraszamy też społeczności olsztyńskie. Jak pamiętacie, ci, którzy byliście, przychodzi bardzo dużo ludzi na to nabożeństwo z naszych bratnich społeczności. To jest taki specjalny, szczególny czas wspólnoty pokłonienia się nad tym szczególnym wydarzeniem w historii Wszechświata. Męki, cierpienia i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy ten czas nabożeństwa poświęcać tej myśli, tym rozważaniom. Już dzisiaj was zapraszam, Wielki Piątek, 30 marca o 18. I tutaj dosyć duża zmiana. 1 kwietnia, czyli w niedzielę wielkanocną, spotykamy się tutaj w Twojej przystani o godzinie 9. I mam nadzieję, że nie my sami, ale też z innymi zborami, bo to jest otwarte nabożeństwo, zapraszamy też zaprzyjaźnione społeczności na nie. To z kilku powodów taka zmiana. Po pierwsze, jest nas bardzo dużo małżeństw z małymi albo bardzo malutkimi dziećmi. Ta 7 godzina była po prostu nie do przejścia. Bardzo mało ludzi uczestniczyło w nabożeństwach. W nocie o 7 to były 3-4, czasem 5 osób dosłownie. Stwierdziliśmy, że bardziej praktycznym rozwiązaniem będzie nabożeństwo o 9 tutaj na Wielkanoc. A poza tym ta infrastruktura pozwala też rodzinom z malutkimi dziećmi być, czy z dzieckiem tutaj z boku, czy na zapleczu, na zajęciach. Tam w nocie nie było tej możliwości. Więc o 9 pierwszego dnia Wielkiej Nocy spotykamy się tutaj na uroczystym nabożeństwie świątecznym. I najprawdopodobniej, jeszcze to potwierdzę, drugiego dnia świąt o 11 tutaj. To jeszcze potwierdzimy, tak powiem, na 100%, że tak będzie. Ania Kojtek ma jeszcze kilka słów odnośnie punktu katechetycznego. Chodź, Aniu, powiedz. We dwie dziewczyny. Ja mam takie ogłoszenie, że w najbliższą sobotę są warsztaty plastyczne od godziny 10.30 do 12.00 na Warmińskiej i jest to jednocześnie odrobienie zajęć z 23 marca, ponieważ wtedy nie będzie szkółki, gdyż na Warmińskiej jest wtedy labirynt. To taka informacja dla rodziców dzieci szkółkowych. Dziękuję, Aniu. Tak, bardzo ważna informacja, taka dosyć przełomowa w życiu naszej społeczności, bo w środę rozpoczyna się kurs Alfa. Skorzystaliśmy tutaj z doświadczenia naszego brata olsztyńskiego Marka Kamińskiego, który poprowadzi ten kurs, być może nawet poprowadzi dwa kursy Alfa, bo jest bardzo, że tak powiem, duże zapotrzebowanie, więc też miejmy w pamięci, w sercu to wydarzenie w najbliższą środę o 18. To jest taki kurs, gdzie trzeba się zapisać. Nie można tak z marszu sobie przyjść, dlatego że to jest pewien jakby zamknięty cykl bardzo dobrego nauczania, 10 spotkań. Jeśli ktoś z was chciałby uczestniczyć w kursie Alfa, niech podejdzie do mojej żony. Ona zna wszystkie detale, szczegóły. Tak jak mówię, jest jedna grupa ludzi, 12 osób. Szykuje się następna grupa ludzi, 12 osób, w której jest już 7 osób, więc jeszcze kilka miejsc na tą drugą grupę jest. Zapraszam was na kurs Alfa, do mojej Ewy. Ona wszystko wie. I moi drodzy, chciałbym zapytać, może przywozicie jakieś pozdrowienia skądś byliście, chcecie je przekazać, to proszę bardzo. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Z Fromborga. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy Fromborg, tradycyjnie. Bolek. Ze Szczytna, dziękujemy za pozdrowienia ze Szczytna. Ja też otrzymałem słowa pozdrowień od pastora Sławka Majewskiego, więc przyłączam się do przekazania tych pozdrowień. Justynka. Augustów pozdrawia nas. Dziękujemy i ty też pozdrów społeczność gorąco od nas serdecznie. Gdzieś jeszcze widziałem jakąś rękę, proszę.
tworzący się zbór w Lubawie nas pozdrawia. Dziękujemy za pozdrowienia. Gdziekolwiek się udacie, będziecie w jakiejś społeczności w najbliższym czasie, przekazujcie pozdrowienia od nas tutaj, od naszej społeczności Twoja Przystań. A chciałbym na koniec przeczytać pewien fragment, który będzie zapowiedzią pewnego, myślę, radosnego elementu nabożeństwa, kiedy będziemy mogli dawać, dzielić się tym, co z Bożej łaski otrzymujemy od Boga, a to ma swój głęboki kontekst biblijny. To nie jest tak, że ktoś chce się dobrać do naszych portfeli, to jest takie jak, o, wszyscy mówią o pieniądzach. Nie, nic z tych rzeczy. Posłuchajcie, jak apostoł Paweł kieruje słowa do Filipian. To jest dobre świadectwo społeczności, którą założył. Jednej z pierwszych w Europie, w Macedonii. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Troszczyli się o apostoła Pawła. Wiedzieli, że jest skierowany na misję, idzie do przodu, aby głosić Ewangelię. I chcieli, żeby to robił skutecznie. Wiedzieli, że ma swoje potrzeby, zaopatrywali go. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Wow. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność, ofiarę miło widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Dawanie to duchowy wyraz naszej wiary, naszej wierności, naszej troski, naszej dojrzałości. I tak to traktujmy i dawajmy hojnie, z radością, bez przymusu, na Boże dzieło, na to, co Bóg ma przed nami, to, co Bóg chce, do czego chce nas zaprowadzić jako społeczność, jako ludzi zaangażowanych w różne misje, w różne działania, żeby środki nigdy